Rana do wieczora będzie pochmurno i deszczowo, na większe przejaśnienia nie ma co liczyć. Dodatkowo, jak mówiliśmy w informacjach dnia, na wschodzie trzeba uważać na burze. I tu nadal ciepło, do 25 stopni, poza tym na ogół od 17 do 19. Wiatr poza burzami powieje słabo lub umiarkowanie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A propos pogody jeszcze, to mamy odczyty z godziny 6 i IMGW podaje, że najcieplej było w Rzeszowie 18,8 stopnia, najchłodniej w Zielonej Górze 12,6 stopnia. A propos tych parasoli, które się dzisiaj będą przydawać, drodzy Państwo, widzę, jak te chmury będą się przesuwać przez Polskę. No to tak, na razie o poranku to od Warszawy w górę cała północno-wschodnia część Polski, tam parasol konieczny dzisiaj i to nawet taki duży parasol, bym powiedział, by się przydał, bo opady będą poważne. Środa, tak będzie wyglądać w pogodzie. Środa, 30 dzień sierpnia. Za chwilę się przekonam, jak będzie wyglądać w polityce. 242 dzień roku. Dzień będzie trwał 13 godzin 46 minut, a świętują dzisiaj Feliks, Gaudencja, Rebeka, Róża, Szczęsny i Tekla. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Mamy Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych, Dzień Taksówkarza i Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. Dzień Taksówkarza oczywiście można świętować zamawiając gdzieś taksówkę, ale można też na przykład obejrzeć kultowy film Taksówkarz. Polecam, to jest dobre kino. 7 minut po godzinie 7. Tak, zerknąłem przez ramię. Oni już siedzą, są przygotowani. Chcą Państwo to zobaczyć? Proszę wejść na polskieradio24.pl. Właśnie zaczynamy nasze poranne rozmowy. 24 pytania. Rozmowa poranka. Dzień dobry Państwu, gościem Polskiego Radia 24, senator Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, Polska Agencja Prasowa podała, może od tego zacznijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło 9 kandydatów do komisji, która ma badać wpływy rosyjskie w Polsce w latach 2007-2022. Pozostałe kluby parlamentarne swoich przedstawicieli nie zgłosiły. Jak pan to ocenia? No, bardzo źle. Powinny kluby zgłosić. Mamy bojkot ze strony i klubu Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewice. Komisja powinna powstać. To w naszym interesie, w interesie polskiego państwa jest, aby taka komisja wnikliwie przeanalizowała możliwość takich wpływów. Sam nie brałem udziału w wytypowaniu osób, które będą w komisji, ale trzy nazwiska bardzo ważne, znane, trzy osoby niezwykle doświadczone. Rozumiem, że pan marszałek ma na myśli profesora Sławomira Cęckiewicza, dyrektora historycznego, Wojskowego Biura Historycznego, doradcę prezydenta profesora Andrzeja Zybertowicza i profesora Przemysława Żurawskiego. Welgrajewskiego, znanego specjalistę też do spraw służb specjalnych i wpływów rosyjskich. Te trzy nazwiska rzeczywiście są szerzej znane opinii publicznej, pozostałe sześć osób mniej. Chociaż jest tam na przykład na liście dyrektor gabinetu profesora Cęckiewicza. Borys Budka już skrytykował, mówi, że osoby nieznane zupełnie. Widocznie pan Borys Budka jest zamknięty w swojej bańce i nie wie, co się dzieje na zewnątrz tej bańki. No przecież bańki to są trzy znane nazwiska niezwykle doświadczonych profesorów. Trójka znanych, niezwykle doświadczonych profesorów i bardzo cieszę się, że oni będą, mam nadzieję, że zostaną przez Sejm wybrani. Dziś pewnie nastąpi wybór. Kto będzie przewodniczącym komisji? Profesor Cęckiewicz, bo wszyscy na niego wskazują w dyskusji publicznej. Na giełdzie nazwisk jest najczęściej wymieniane. Pan też by go wskazał? Też. Panie marszałku, tutaj zarzut opozycji jest podstawowy. Ta komisja ma służyć napiętnowaniu polityków Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim Donalda Tuska. No i tutaj pojawia się pytanie polityków opozycji, dlaczego dopiero po 8 latach ta komisja powstaje? Panie redaktorze, szanowni państwo, każdy czas jest dobry. Najważniejsze, żeby ta komisja, tak jak mówiłem już, jest zresztą taki ma cel, wyjaśnienie, dotarcie do materiałów, przeprowadzenie rozmów, ważna niezwykle komisja.
pojawiły się przecież takie podejrzenia, czy wręcz pewność pewnych wpływów. Jest to absolutnie w interesie państwa polskiego, w interesie naszej racji stanu jest to, aby wyjaśniać. I tu jest obojętnie, w którym to czasie nastąpi. No, każdy czas jest dobry, każdy czas jest zły. Każdy czas będzie krytykowany. No, Platforma czy opozycja będzie krytykowała czas, członków, jak słyszymy. Natomiast no, potrzebna niezwykle i ona powinna działać. Nie ma ograniczenia czasu, więc po zakończeniu kadencji również ta komisja będzie funkcjonować. I mam nadzieję, że zostanie również w pewnym momencie uzupełniona przez przedstawicieli innych klubów. Taka jest moja nadzieja. Panie marszałku, no, przed nami jest ostatnie posiedzenie Sejmu. No dzisiaj. No i rodzi się pytanie, czy ta komisja, powołanie tej komisji, bo sam pan powiedział, że ono nastąpi. Czy no to tego jest... nie wiem, ale tak przewiduję. No, tak należy zakładać, biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową. Tak czy jest. To jest tylko gest symboliczny, żeby jeszcze przed wyborami pokazać wolę wyjaśniania pewnych spraw? Czy sądzi pan, że ta komisja jeszcze przed wyborami, no mamy półtora miesiąca do wyborów, zdąży się na przykład zebrać, ukonstytuować i być może kogoś przesłuchać? Ja myślę, że ukonstytuować tak, a jaki będzie dalszy bieg funkcjonowania tej komisji, trudno mi przewidzieć. No mamy w tej chwili okres kampanijny, więc myślę, że jakichś tutaj spektakularnych gestów, ani wyjaśnień, ani wezwań nie będzie. Myślę, że ukonstytuowanie tej komisji i później takie solidne funkcjonowanie jej działania. Czyli to jest pewnego rodzaju gest polityczny? No, można i tak to nazwać, ale bardzo się cieszę, że ona powstanie. Ona jest konieczna. Już po raz trzeci powtórzę, że to jest w interesie racji stanu, polskiej racji stanu. Tymczasem marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiada, że jeżeli ta komisja zostanie powołana, to no i właśnie tutaj chciałem użyć słowa analogiczne, ale trudno używać tego słowa. Ma powstać w każdym razie też specjalna komisja senacka. Pytanie, co na to pan jako senator i co na to konstytucja? Konstytucja nie przewiduje takiej możliwości i wbrew konstytucji Senat w tej kadencji powołał dwie takie komisje. Jedna co prawda mieści się w zapisach regulaminu, mówię tutaj o specjalnej komisji do spraw klimatu, ale ona powstała tylko i wyłącznie no, po to, żeby przewodniczącym został senator Gawłowski i to właściwie wszystko, nic więcej. To było ale to typowe nie, dublowanie. To nie komisja śledcza. To nie, ale komisja weryfikacyjna. Mówię no tak, no bo takich przywilejów, takich możliwości Senat nie ma, konstytucyjnych możliwości, prawda? Ale mówię tutaj o komisji specjalnej, prawda? Bo to w samej nazwie. No jest możliwość powołania komisji specjalnej, no ale on też są ściśle określone warunki, jakie powinna spełniać ta komisja. A dwie komisje, które zostały powołane w tej kadencji, absolutnie nie spełniały takich warunków. Była to ta komisja i komisja do spraw Pegasusa. Na szczęście te dwie komisje w ogóle nie były widoczne, nie odbiły się uściślimy dla naszych słuchaczy. Natomiast to nie była ani komisja śledcza, ani komisja weryfikacyjna. Czyli to nie ta komisje, druga które... taka bardziej już śledcza była. Ta druga to już miała taki charakter quasi... To jest możliwe? No nie, no to właśnie mówię, że to jest niemożliwe, no bo to jest niemożliwe z punktu widzenia konstytucji. To jest łamanie konstytucji. No mógłbym powiedzieć głośno konstytucja, konstytucja, jeszcze raz konstytucja. Pan marszałek Grodzki wielokrotnie no, postępował i postępuje wbrew konstytucji. A cała ta kadencja, dziesiąta kadencja Senatu, no jest kuriozalną kadencją. Senat stał się takim polem bitwy politycznej, partyjnej, można rzec, to zaplecze polityczne Platformy Obywatelskiej, wiele gremiów powoływanych, ma charakter absolutnie polityczny, partyjny właściwie można powiedzieć. No, nigdy tak nie powinno być, aby no, Izba Wyższa Parlamentu stała się takim zapleczem partyjnym, nie mówię już politycznym, tylko partyjnym jednej partii, jakiejkolwiek partii, a w tym przypadku Platformy Obywatelskiej. Panie marszałku, chciałem zapytać jeszcze o w kontekście wyborów, które przed nami. Wiemy, że jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to były różne okręgi wyborcze. Mam na myśli liczbę mandatów do zdobycia w tych okręgach. No, odwołam się na przykład do Warszawy czy do Gdańska. To były okręgi kilkumandatowe. No, tak skutkowało to tym,
że jednak ten rozkład głosów, biorąc pod uwagę na przykład wyborców, rozkład głosów czy preferencji politycznych w Warszawie czy w Gdańsku, no rozkładał się w taki oto sposób, że zazwyczaj było na przykład dwóch senatorów z Platformy Obywatelskiej, dwóch senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. No tu wieloletnim przecież senatorem był świętej pamięci chociażby Zbigniew Romaszewski. Tak. Teraz są okręgi jednomandatowe, no i to powoduje, że praktycznie jesteście od razu skazani na porażkę. Dlaczego taki układ, dlaczego nie przywróciliście tych czteromandatowych okręgów, na przykład w Warszawie czy w Gdańsku? Myśleliśmy o tym, mieliśmy taki przejściowy, można tak powiedzieć, przejściowy zamiar, ale stwierdziliśmy, że będzie to znowu wielka awantura, otwarcie nowego frontu. Więc stwierdziliśmy, że już trzeba uszanować to, co mamy i zdecydowaliśmy się na utrzymanie. Choć nosiliśmy się, faktycznie pan redaktor ma rację, z takim zamiarem zmiany i powrotu do mandatów, do okręgów wielomandatowych. No oczywiście konstytucja... Paweł Kukiz się nie zgodził, a chcecie dobrze się układać politycznie. No chcemy oczywiście, że tak. No pewno byłby opór również ze strony Pawła Kukiza, choć te okręgi jednomandatowe no pokazują to, że Paweł Kukiz nie we wszystkim ma rację, bo jednak to spowodowało no taką jeszcze większą polaryzację sceny politycznej. Ja mówię tutaj o tej scenie politycznej w Izbie Wyższej. No to był podział taki pół na pół, no z przewagą w tej kadencji Platformy Obywatelskiej. Ja liczę na to, że będzie przewaga w przyszłej kadencji dla Prawa i Sprawiedliwości. No a pan już wie, skąd kandyduje? No, kandyduję ze swojego okręgu, zbierałem podpisy, czyli z okręgu podradomskiego, z 49 okręgu, składającego się z czterech powiatów, powiatu białobrzeskiego, kozienickiego, przysłowskiego i grójeckiego. Pytam, bo kiedy poznamy listy, już takie kompletne Ja myślę, że dzisiaj, jutro? Jutro. Jutro poznamy. Ja myślę, że jutro. I będzie, jak to będzie ogłoszone? A nie, panie redaktorze, nie będę mówił, jak to będzie ogłoszone, bo tym się zajmie pewno sztab. Czy jutro poznamy listy Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że... Nie, ja nie chcę tego mówić z całą pewnością, ale tak mi się wydaje. No, już pan powiedział właściwie. No, ale tak mi się... No, tak powiedziałem, ale tak mi się wydaje, że jutro. Tak mi się wydaje, że jutro. Jesteśmy w końcowej fazie tworzenia tych list. Lista senacka jest już zamknięta, tak? Już, no, musieliśmy zbierać podpisy, więc jest zamknięta. Czy prezes Jarosław Kaczyński nie wystartuje z Warszawy, wystartuje z województwa świętokrzyskiego? No tak zapowiedział sam pan prezes, więc pewno tak będzie. Słyszy pan głosy Donalda Tuska na przykład, że to ucieczka z Warszawy. A dlaczego ucieczka? Pan prezes Jarosław Kaczyński zna Polskę doskonale. Przejechał ją wzdłuż i wszerz wielokrotnie. Mógłby wystartować w każdym okręgu tak naprawdę. A kiedyś był senatorem z Elbląga i mogę nawet powiedzieć, że marzy o tym, żeby być tak, ponownie senatorem tak z Elbląga. Jest. No, ja myślałem, że to, że nie mówił tego publicznie, wielokrotnie mówił to w tak kuluarach, jak rozmawialiśmy o Senacie, wielokrotnie o tym wspominał. To taki sentyment do Elbląga pana prezesa. Ale tak jak mówię, no, mógłby skandydować z każdego okręgu. A wybory wygrywa się w Końskich, tak powiedział Grzegorz Schetyna, więc województwo świętokrzyskie to między innymi Końskie. Panie Marszałku, wczoraj nowy odcinek Resetu w Telewizji Polskiej. Mhm. Tam wszystkie okoliczności tego, co działo się dosłownie bezpośrednio po tragedii smoleńskiej, po tym zdarzeniu z 10 kwietnia 2010 roku. Jedną z takich najważniejszych spraw pokazanych to jest właściwie chociażby pierwsza rzecz. Nie ma żadnej notatki, nie zachowała się żadna notatka. Mówił o tym wczoraj także w Telewizji Polskiej profesor Sławomir Cęckiewicz, powołany, jeszcze nie powołany, ale w każdym razie kandydat do tej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, mówił, że badano archiwa i także z kancelarii premiera. Nie zachowała się żadna notatka z rozmów, które w pierwszych godzinach przeprowadzał ówczesny premier Donald Tusk z premierem Władimirem Putinem czy z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Podczas tych rozmów, jak wskazują autorzy, zdecydowano, że to zdarzenie będzie badane na podstawie załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, a nie porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku. Chcę pana zapytać, bo był pan też marszałkiem Senatu z dostępem na pewno do różnych dokumentów, także tajnych. Czy to jest tak, że wówczas w państwie obowiązywał porządek prawny, który pozwalał na to, żeby nie zachowywały się żadne notatki? Na przykład zmieniliście to po przejęciu władzy? Nie, absolutnie nie, panie redaktorze. Ja fragment oglądałem.
Niestety byłem mocno zajęty wczoraj. Na pewno otworzę sobie, obejrzę, ale czytałem dziś wiele na ten temat, więc to skandaliczna sytuacja. Skandaliczna sytuacja, ta, o której pan mówi. Absolutnie notatki z każdego spotkania powinny się odbywać, powinny być prowadzone. Ja tutaj to przyłożę teraz na pana marszałka Grodzkiego. Ktoś powie, że jestem uczulony na pana marszałka Grodzkiego. No, ale znana, jest wasza szorstka przyjaźń. Nie, nie ma przyjaźni. To od razu nie, absolutnie nie ma przyjaźni. W poprzedniej kadencji, owszem, taka przyjaźń była, natomiast tej nie ma żadnej. Powiem tak, no było spotkanie z ambasadorem Rosji, więc tam były dwie notatki z tego spotkania, jak się później okazało. To też warto przypomnieć, więc zawsze notatki powinny być sporządzone. Dlaczego to pana... największa katastrofa. Panie Szoku, dlaczego pana zdaniem te notatki nie zostały sporządzone? Ówczesny szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, pytany o tę kwestię, mówił, że decyzji nie podjęto w formie pisemnej, no podjęto ją właściwie w trybie bez trybu. No bez trybu, no ale to świadczy o niekompetencji. No z każdego tylko niekompetencji? Typu. No ale bałaganu niekompetencji, złej woli, no można tutaj o wszystkim mówić. Chęci zatajenia? Pytam. Pan pyta, ja też tak myślę, bo jeśli nie ma śladu, to też można myśleć również i o zatajeniu, spraw, które były istotne, ważne, o których teraz może się nigdy nie dowiemy. Panie marszałku, jeszcze pytanie w kontekście resetu. Dlaczego pana zdaniem? No my nie byliśmy na pustyni, my nie byliśmy już też państwem przyklejonym do obozu sowieckiego, tak jak to było przed 89 rokiem. My byliśmy członkiem NATO. My byliśmy członkiem NATO byliśmy też członkiem Unii Europejskiej. Dlaczego pana zdaniem, bo to też w tym odcinku resetu wybrzmiało, nie było telefonu, a przynajmniej nic o tym nie wiemy i żadne działania nie zostały podjęte przez NATO. Dlaczego nie było telefonu ówczesnego premiera do szefa NATO, do szefa Pentagonu, może nawet do prezydenta Stanów Zjednoczonych? Ale panie redaktorze, przede wszystkim tego nie wiemy. Tego nie wiemy, czy tak było. Nic nie wiemy, żeby podjęto jakiekolwiek działania. No ale jeśli nie, to powiedzmy tak, nie wiemy, czy podjęto, ale jeśli nie podjęto, no to bardzo źle. Absolutnie powinny być podjęte. No, byliśmy sojusznikami absolutnie powinno być to wykonane i Donald Tusk, a również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, no nie dopełnili wszystkich możliwości, które powinny być podjęte. Ale w tym resecie dowiadujemy się też tak, że było posiedzenie 13 kwietnia, to jest, jesteśmy dosłownie 3 dni po tej tragedii. Jest posiedzenie z udziałem Tatiany Anodiny, która była przewodniczącą tej całej nieszczęsnej komisji, mm-hmm. która próbowała, udawała, że cokolwiek wyjaśnia. I Tatiana Anodina w obecności Ewy Kopacz, ówczesnej minister zdrowia, ale także w obecności prokuratora wojskowego Krzysztofa Paruskiego, informuje, że zgłosili się do komisji MAK przedstawiciele NATO i Unii Europejskiej. Sygnalizuje, że chcą wziąć udział w tych kluczowych czynnościach. Bez reakcji przedstawicieli polskich władz. Nie ma reakcji. To skandaliczna sytuacja i absolutnie powinna być wtedy jasna odpowiedź, jeśli nawet ta Londyna o tym mówiła. No to, ja tego fragmentu nie znam. No, dlatego dla mnie jest absolutnie nowość i wielkie zaskoczenie, jeśli to ze strony Londyny padło tego typu stwierdzenie, a cisza po stronie naszych przedstawicieli, pani minister Ewy Kopacz i prokuratora generalnego, no to absolutnie skandaliczna sytuacja. Panie marszałku, czy pana zdaniem właśnie no to, czego dowiadujemy się z resetu, czyli no te błędy, pan powiedział, może niekompetencja, no, może niekompetencja, chaos. Błędy, chaos, zła wola. Zła wola? No. Co pan ma na myśli? No myślę, że też i zła wola, no bo jeżeli to jest taki szereg zachowań niekompetentnych, to również można wspólnym mianownikiem objąć złą wolę. Ale zła wola to jest coś więcej niż niekompetencja. No więcej. Bo zła wola zakłada działanie intencjonalne. No to być może tak było. Ja tego nie chcę przesądzać w tej chwili, ale to powinno być dogłębnie zbadane i przeanalizowane. Ale panie marszałku, tutaj jeszcze w kontekście tego resetu rodzi się takie pytanie, które się pojawia. Czy to wszystko, czego się dowiadujemy też teraz, bardziej szczegółowo, no bo do tego można dodać jeszcze to, o czym wspomniał pan Małgorzatę Wasserman, córkę świętej pamięci Zbigniewa Wassermana. Ona w tym odcinku resetu także się wypowiada, mówi o tym,
w jaki sposób właśnie zaniechano dokonania podstawowych czynności na podstawie fundamentalnego dowodu, jakim były ciała zmarłych. Fundamentalne było to, że były ciała zmarłych i polscy prokuratorzy mogli dokonać chociażby sekcji zwłok. Można było nie mieć dostępu do niczego więcej, a to był fundamentalny dowód. Tego też dostępu do tego tej czynności nie przeprowadzono. Dlaczego? To się znowu rodzi pytanie. Dlaczego polscy przedstawiciele takich czynności nie przeprowadzili? I czy to w ogóle jest w tej sytuacji, kiedy jesteśmy już tyle lat po tej tragedii, jest w ogóle na nadrobienia? Panie redaktorze, ja myślę, że jest do nadrobienia. To wymaga absolutnie dalszego śledztwa, dalszego dochodzenia, dalszej analizy, no bo te wszystkie, o których pan mówi, no bo ja nie oglądałem tego odcinka niestety, więc trudno jest mi się wypowiadać co do szczegółów, no ale to wszystko, o czym pan mówi, wymaga ponownego, niezwykle wnikliwego przeanalizowania. Dlatego referuję też te najważniejsze wątki, bo niektóre są rzeczywiście... One są skandaliczne. One są wstrząsające, wie pan, to jest wstrząs. Powiem panu jeszcze o jednym wątku. Tam jest dosyć taki dłuższy fragment rozmowy z Januszem Walentynowiczem, synem świętej pamięci Anny Solidarność, Anny Walentynowicz, który mówi o tym, że nie spełnił właściwie testamentu matki, bo matka poprosiła go już jeszcze przed śmiercią, poprosiła, że chce spocząć obok swojego męża. On mówi, że w tej chwili nie ma żadnej pewności, że rzeczywiście jego matka spoczywa koło męża. Że mimo tego, że dokonano ekshumacji, że dokonano już po udowodnieniu, że nastąpiła zamiana ciał, że spoczęło jakieś ciało w grobie, które jest w Gdańsku, że on nie ma pewności, że to jest jego matka. No to skandaliczne. No, cóż powiedzieć? Panie redaktorze, pan powiedział wszystko. Cóż ja mogę powiedzieć? No, wymaga to absolutnie ponownego dochodzenia. To jeszcze jedno pytanie, bo no jak ogląda się te materiały, bo tam są dokumenty też, dokumenty, które mówią na przykład też o konieczności zachowania dobrych relacji, o tym cały czas jest podkreślał ówczesny premier Donald Tusk. Rodzi się pytanie, właśnie no, zbieram też te słowa, te opinie, które pan formuje, niekompetencja, chaos, powiedział pan też o złej woli, no, jak zła wola, to rodzi się takie pytanie, czy to już, to wszystko jak zebrać, czy to podpada pod Trybunał Stanu, czy nie? Absolutnie tak. Moim zdaniem tak i też Trybunał Stanu powinien się zająć tym. Ale takiego wniosku nie było w tej kadencji. No nie było, no to, ale to powinien być. No te materiały, które, o których pan w tej chwili mówił, tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz, nie oglądałem. Żałuję bardzo, bo dziś postaram się nadrobić tą stratę, obejrzeć, bo to, o czym pan mówi, no jest niezwykle wstrząsające. Są nowe elementy, o których też dziś czytałem w mediach, w prasie, które bardzo, bardzo wnikliwie analizuje ten odcinek. Nie było wniosku o Trybunał Stanu z uwagi na obawę na przykład tego znowu nie... przed reakcjami Unii Europejskiej? Pytam o działania Prawa i Sprawiedliwości. Ale tego nie wiem. Ja się tym nie zajmowałem, ale widzę z tego, że taki wniosek powinien być złożony. Stanisław Karczewski, senator, były marszałek Senatu, był gościem Poranka w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo, marszałku. Panie rektorze. Dziękuję państwu. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić... Na ten...